Kochani, jak jesteś na wakacjach i jest to twój wyjątkowy czas, który chcesz świętować, to należy odpowiednio się do tego ubrać. Jak wchodzisz na basen, to się odpowiednio ubierasz. Czyli na basenie, jak mawia Kamyczek, dostosowujemy się do sytuacji. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że jak potem wyjdziesz z tego basenu, to nie idziesz do restauracji w slipach i w klapkach. Czemu? Teraz czemu? Bo jeżeli idziesz do restauracji w slipach i w klapkach, to dewaluujesz swoje wakacje, dewaluujesz swój czas, kiedy odwiedzasz to, co wymarzyłeś, co wymarzyłaś, odwiedzasz restaurację. A restauracja, jak sami wiemy, to jest to miejsce, o którym marzysz. To nie jest to miejsce, które odwiedzasz co chwilę, to, które otwierasz codziennie, to się nazywa stołówka. Niekoniecznie robotnicza, ale to jest stołówka. Natomiast restauracja jest to miejsce, kiedy przyjdzie kelner, przyniesie ci kartę, zapyta się, co pan sobie życzy, co pani sobie życzy. I wtedy możesz powiedzieć, wymienić tę śliczną nazwę tej potrawy, jak na przykład cordon bleu, lub na przykład lub Big Mac, no, lub na przykład frytki. I wtedy to zupełnie inaczej brzmi. I wtedy czujesz się, że to jest wyjątkowy moment, że ty jesteś wyjątkowy, że jesteś wyjątkowa. Dlatego, kochani, nie właśnie do restauracji w klapkach i w shortach. Czemu? Bo kulturalnym ludziom odbieracie apetyt. I to się tyczy, ten filmik się dotyczy wszystkich tych, które spotkają w klapkach i shortach. Oni nie mnie odbierają apetyt. Oni sobie dewaluują wakacje. Oni sobie upłaszczają życie. Nie ma u nich święta. Wszędzie jest tylko i wyłącznie pizza. Pizza. I spaghetti. Bolognese. No. Tak, to był ten akcent. Kochani, ja wam nie będę mówił, co się je teraz, ja wam to powiem później.